Cześć, z tej strony Marcin. Siódme zadanie z matury 2013. Treść tego zadania to: dla każdej liczby rzeczywistej x wyrażenie 4x kwadrat minus 12x plus 9 jest równe. No i trzeba będzie podać odpowiednią odpowiedź, poprawną. I są tak, dwie drogi tak naprawdę na zrobienie tego zadania. Krótsza i dłuższa. Krótszą trzeba zauważyć, dłuższą trzeba po prostu policzyć deltę x1 i x2. Oczywiście zrobimy to dwoma metodami. Jaka jest ta krótsza? Ja sobie przepiszę moje równanie, czyli 4x kwadrat minus 12x plus 9. No i jeżeli ćwiczyłaś równania kwadratowe i wzory skróconego mnożenia, to możesz zauważyć, że 4x kwadrat to jest 2x do kwadratu. Tu zostaje 12x-ów, a 9 to jest 3 do kwadratu. Przy czym tą dwunastkę to jest 2 razy 2 razy 3. Czyli ta dwójka stąd, ta trójka stąd i dwójka właśnie ze wzoru skróconego mnożenia. Co to za wzór? No jest to oczywiście wzór a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat równa się a minus b do kwadratu. No więc 2x to jest a nasza trójka, która tutaj jest, to będzie b. I tu się też wszystko zgadza. 2 razy 2x to jest 4x i razy 3 to jest 12x. Więc skoro nam się to zgadza, to możemy napisać, że to jest właśnie 2x minus, bo tu jest minus i tu jest minus, b jest trójeczką w nawiasie do kwadratu, a to oczywiście jest 2x minus 3, 2x minus 3. Czyli nasza odpowiedź jest C. 3-4 linijki na zasadzie takiej, że trzeba zauważyć, że jest to wzór skróconego mnożenia. Niektórzy go zauważą, niektórzy nie. No a jeżeli ktoś poćwiczy właśnie funkcję kwadratową z tymi wzorami skróconego mnożenia, to można wyćwiczyć i faktycznie to zauważać. No ale większość z Was pewnie będzie liczyła właśnie deltę. No to lecimy tak. Czwórka to jest oczywiście a. Minus dwunastka to jest oczywiście b. I dziewiątka to jest oczywiście c. Wzór na deltę, no chyba każdy, kto idzie do matury, pamięta. To jest b kwadrat minus 4ac, czyli liczymy sobie naszą deltę. B do kwadratu, czyli minus 12 do kwadratu. Ten nawias tu jest istotny, bo tak to dostaniemy 144, a jakby go nie było, to byśmy tylko 12 podnosili do kwadratu i wyszłoby minus 144. Dobra. Minus 4 razy a jest czwóreczką, c jest dziewiąteczką. Czyli delta to jest minus 12 do kwadratu to jest 144. 4 razy 4 16 razy 9 144 i to jest równe 0. I właśnie po tym jak Wam delta wyjdzie 0, to sugeruje to, że jest tu wzór skróconego mnożenia. Ok, no skoro delta wyszła 0, to oczywiście liczymy x0, który jest minus b przez 2a. No to liczmy to x0. B było minus 12, więc minus b to będzie 12. Przez 2a, czyli przez 4, 2a, czyli tutaj mamy przez 8, czyli wychodzi 3 drugie, tak, bo to się oczywiście skraca, tu jest 2, tu jest 3. I teraz trzeba zapisać tą naszą funkcję w postaci iloczynowej, czyli to wyrażenie zapisujemy tak. W postaci iloczynowa funkcji kwadratowej to mamy tak, f od x równa się a x minus x0 do kwadratu, czyli mamy f od x równa się a jest czwóreczką, x minus x0 będziemy mieli x minus 3 drugie do kwadratu, no i po tym można się skołować, bo nie ma takiej odpowiedzi, ale jest ta czwórka i tą czwórkę oczywiście mogę sobie zapisać jako 2 do kwadratu, dzięki czemu będziemy mieli tak, 2 razy x to jest 2x minus 3 drugie razy 2 to jest 3 i to wszystko do kwadratu.
Czyli dokładnie to samo, co nam wyszło tu, więc znowu można to rozbić na coś takiego i znów otrzymujemy odpowiedź C. Jeszcze jest trzeci, chyba najprostszy i najbanalniejszy chyba sposób, w jaki to w ogóle można policzyć. Jeżeli jakieś wyrażenie to ma być równe temu, to możemy sobie za x wziąć dowolną liczbę, nie wiem, 5, 7, 10, 100, 1, minus 1, minus 7, cokolwiek. Jeżeli tu sobie wliczymy, na przykład podstawimy sobie za x trójkę, czyli mamy 4 razy 3 do kwadratu, 3 do kwadratu to jest 9, razy 4 to jest 36, minus, tak, podstawiamy sobie trójkę, 12 razy 3 to jest 36 i plus 9 to jest 9, czyli będzie nam wyszło 9, jak za x postawiliśmy trójkę. No i podstawiamy tu i sprawdzamy, czy tu również wyjdzie 9, tak? Czy tu również wyjdzie nasze 9, tak jak tu. Zauważmy D. 3 minus 3 to jest 0 razy coś, to to w ogóle odpada, jeżeli podstawimy trójkę. Jeżeli tu podstawimy trójkę, to mamy 6 razy 9, 54 odpada. I tutaj też jak postawimy trójkę, to mamy 4 razy 3, 12, plus 3, 15, razy 3 plus 3, 6, 15 razy 3 to jest 90. Więc też odpada, a tu idealnie pasuje, bo jak postawimy sobie trójeczkę, to mamy 3 razy 3, czyli właśnie nasze 9. Więc trzeci sposób jest po prostu podstawmy jakiś tam punkt do tego i jeżeli postawimy tu, to też musi wyjść to samo. Jedna z najłatwiejszych opcji, ale można się wkopać, bo jak postawimy zły punkt i wyjdą na dwóch równaniach takie same, to możemy mieć błąd. Ale tak czy inaczej jest to jakiś tam trzeci sposób rozwiązania. Dobra, jeżeli do jakiegoś sposobu, pierwszego, drugiego czy też trzeciego są jakiekolwiek pytania, to oczywiście pisz to w komentarzach, postaram się na wszystkie komentarze odpowiedzieć. A póki co dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do ósmego zadania z matury 2013. Cześć!